dzięki sile internetu, dzięki bardzo sprawnej tutaj obsłudze, właściwie to, co nagrywamy, za sekundkę macie z powrotem w sieci. Także naprawdę petarda. Ogromnie Ci, Marcinie, dziękujemy. Natomiast zobaczcie, kochani, to magiczne miejsce, naprawdę. Oni w tej chwili są na odprawie, czyli za kilka chwil rozejdą się po obiadku pracować na boiska. Oczywiście tą pracę w pigułce dla Was zapiszemy. Natomiast jako ciekawostkę Wam powiem, zamieniliśmy kilka słów z Gutkiem po treningu z Dawidem Odonkorem. Słuchajcie, mówi do mnie: tato, niesamowity facet. Słuchajcie, co to jest gość, kochani, te wszystkie diamentowe pompki, to wszystko, słuchajcie, to jest niesamowita petarda i siła. Słyszeliśmy, że na punkcie właśnie motoryki siłowni Dawid ma, słuchajcie, absolutnie tutaj poukładane tam. W dniu wczorajszym 2 godziny, słuchajcie, miałem okazję zobaczyć, kiedy przebierał się z koszulki treningowej do posiłku, no po prostu szacun, buty, klapki pospadały, jeszcze raz ogromnie się cieszymy, słuchajcie. Natomiast tylko tędy, kochani, tak naprawdę droga. Nowoczesny piłkarz i sportowiec właśnie tak musi funkcjonować. Natomiast, kochani moi, tak jak mówię, zobaczcie, oni mają w tej chwili odprawę, jest w tej chwili część, kochani, rozprowadzająca, nie idziemy tam, nie dokuczamy im, słuchajcie, spróbuję Wam pokazać, jak to wszystko się już rozpocznie. Natomiast na kameralnym obiekcie będziemy tutaj tylko raz, przenosimy swój trening do Wróblowic, także dzisiaj otworzyliśmy imprezę, kochani, w Mogilanach, tu trenujemy cały dzień do godziny 17, natomiast Gutek mówi do mnie: tato, intensywność tego obozu jest nieprawdopodobna, mówi, wiesz co, ja nie powinienem w ogóle w Banderosie trenować, żeby tutaj dać tak na 100% radę. Także, kochani moi przyjaciele, zapraszamy Was za rok, przyjedźcie zobaczyć, dlaczego niemiecka piłka jest tam, gdzie jest, przyjedźcie zobaczyć, jak pracować, słuchajcie, żeby osiągnąć naprawdę sukces przez duże S. My zrobimy dzisiaj wszystko, żeby postawić Gutka troszkę na nogi. Odwiedzimy basen, słuchajcie. Zaatakujemy, słuchajcie, jakieś witaminki. Natomiast, no, mimo wszystko ten obóz na pewno dla niego będzie doświadczeniem, słuchajcie, trudnym. Tym bardziej, że my też ciężko potrafimy pracować. Treningi Iskry wcale nie są mniej dynamiczne, słuchajcie. Treningi AKS-u wcale nie są mniej dynamiczne. Obóz w Zakopanem, który przeżyliśmy, atakując górki, to też, słuchajcie, nie należy do rzeczy prostych czy łatwych, a mimo to tutaj, kiedy wziął dzisiaj ich w obroty Dawid Odonko, przypominamy, słuchajcie, srebrny medalista Mistrzostw Europy 2-8, brązowy medalista Niemiec 2-3, Puchar Niemiec, zdobywca, słuchajcie, Mistrzostwa w Bundeslidze z Borussią Dortmund, kochani, najszybszy piłkarz w swoim okresie, no niesamowity, między innymi asystent bramki, słuchajcie, w meczu Polska-Niemcy na właśnie Euro. Także, słuchajcie, ogromnie zazdrościmy tutaj zawodnikom tej możliwości, tej pracy. Przypominamy, że my, dzięki grzeczności trenera Marcina Kępy, który tam, słuchajcie, robi cały czas oprawę medialną imprezy, nie chcemy im dokuczać, chcemy dyskretnie z boku pokazać Wam, słuchajcie, coś wspaniałego, coś pięknego, coś, co przerodzi się w długą tradycję. Dariusz Wosz i cały jego sztab szkoleniowy, wszyscy trenerzy, trener Hama od bramkarzy, no wszyscy tutaj tworzą niesamowity klimat i na pewno mocno to wszystko zaprocentuje. Humory i pogoda dopisuje bez dwóch zdań. Zobaczcie przepiękną panoramę w tle Krakowa. Natomiast w tej chwili, słuchajcie, kochani, zmiana grupy treningowej. Może inaczej, ci sami chłopcy, ale zmiana trenerów, kochani. Sam Dariusz Wosz we własnej osobie, kochani, z swoim tutaj asystentem. Oni będą w tej chwili pracować w grupie najstarszej, natomiast Dawid w tej chwili pracuje po stronie grupy średniej, albo najmłodszej chyba nawet, tak, świetne podejście, zobaczcie, przysiadł sobie z nimi, niesamowita sytuacja i tam mamy, kochani, grupę średnią. Połapane naprawdę fajnie, przed sekundką była odprawa, przed sekundką były, słuchajcie, ustalenia, w których staram się nie dokuczać, ale no niemiecka precyzja, kochani, naprawdę dograne wszystko. Za kilka chwil, jak rozpocznie się trening, ja zaraz wracam. Kochani, popołudniowy trening VfL Bochum. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, jakim ważnym elementem w niemieckim rzemieśle jest sztuka przyjęcia i podania. U nas bardzo często, słuchajcie, jest to pomijane,
Gdzieś, słuchajcie, sporo czasu spędzamy na dribblingach, na prowadzeniu piłki i tak dalej. Natomiast niemiecka piłka już na tym etapie, słuchajcie, bardzo mocno tutaj skupia się na przyjęciu podania. Przypominam sobie, że kiedy byliśmy na kampie w Wolfsburgu, było bardzo podobnie. Było strasznie dużo pasów. My tam byliśmy 2 lata temu, czyli jakby jeszcze 2 lata mniej miał Gutek, a już ten element tam był naprawdę bardzo ważny i do perfekcji doprowadzany. Bo tak naprawdę, słuchajcie, no przecież przyjęcie i podanie to jest jakby podstawowy element, takie troszkę abecadło. Też u nas ciągle gdzieś tam prowadzone są dywagacje, kiedy to wprowadzać, do kiedy dziecko ma egocentrycznie żonglować i przepraszam, dryblować, nie dzieląc się piłką, w którym momencie ten moment nastąpić powinien. Natomiast wydawać by się mogło, że Niemcy tą tajemnicę posiedli. Dlatego są tam, gdzie są, dlatego z ogromną ciekawością przyglądam się, słuchajcie, tym treningom. Treningom, w którym, kiedy gramy właśnie taką piłkę jak teraz, ogromnie ważnym elementem jest element zagrania i przyjęcia. Natomiast, słuchajcie, trener wymaga jakiegoś konkretnego uderzenia, zobaczcie. Natomiast pamiętam, w Wolfsburgu była taka sytuacja, że Gutek przeszedł całe boisko, strzelił gola, a trener nie mógł tego zrozumieć w ogóle, Guciu. Trener mówi, a czemu tam nie podałeś na koniec, jak już wszystkich okiwałeś i do pustej bramki kolega stał. I Gutek mówi, tato, tak jakoś nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie. Był zakłopotany. Natomiast no, tutaj w tej chwili mamy chyba odpowiedź na wtedy zadane pytanie przez Gucia. Minęło kilka lat, 2 dokładnie, trafiamy ponownie na kamp, słuchajcie, z jakby niemiecką filozofią gry, no i trening, zobaczcie, piłkarskie abecadło. Przypominam sobie też kiedyś jeszcze taką sytuację, że Michel Thierry, którego serdecznie pozdrawiamy, nasz przyjaciel, belgijski agent, nasz przyjaciel francuskojęzyczny, mówi również po polsku. Gdzieś byliśmy na turnieju w Twardogórze i pamiętam, że on strasznie mocno kilka razy podał piłkę Gutkowi. Na 4 takie bardzo mocne przyjęcia udało się 1 czy 2 i mówi, no jeszcze dużo pracy. Mówi, brać piłkę, klepać o ścianę i grać. Czyli troszkę w sposób taki, bardzo dobrze, proszę bardzo, Gutka usłyszeliśmy. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Fajnie po polsku mówi, nie? Słuchajcie, szacunek naprawdę. Dużo mówi, naprawdę. Dariusz Wosz, kochani, imponuje mi z każdej strony jako trener, jako człowiek. Naprawdę super. Bardzo tutaj jest takim aktywnym, słuchajcie, trenerem. Obróć się. No, mają chłopcy ułatwione zadanie, kochani, pracujący z trenerem Woszem, ale pamiętajcie jedną rzecz, kochani, że Dariusz Wosz, no, ma tam sporo polskiej krwi, kochani, u siebie i nie wypiera się tych korzeni, wręcz przeciwnie, identyfikuje się z naszym krajem. Szacunek za to ogromny. Natomiast nie widzieliśmy gdzieś tam strzału Gutka, bo tu zapomnieliśmy, że to działa na takiej zasadzie, że najpierw wchodzimy w strefę pasów, czyli zobaczcie, w jednej akcji robimy 1, 2, 3, 4 pasy i dopiero strzał. Natomiast no, u nas częściej chyba gdzieś tam treningi strzeleckie, to byśmy próbowali sami wtedy 4 strzelić. Kochani, Gutek z trenerem Marcinem to są jeszcze no, z czasów naprawdę odległych, kiedy trener jeszcze był w Krakowie, kiedy spotykaliśmy się na turniejach w Limanowej czy w Kaliszu. Dla nas to są wspaniałe wspomnienia. Jeszcze raz dziękujemy Ci, trenerze, za zaproszenie i za możliwość pobytu u Ciebie. Troszkę nam smutno, że jakby tydzień przed przyjazdem do Ciebie, zamiast leżeć i pachnieć gdzieś na basenie, regenerować i przywieźć świeży zapas sił, to my prosto z Banderozy po tygodniowym, słuchaj, pobycie. Natomiast mimo wszystko postaramy się wziąć jak najwięcej i dać jak najwięcej Twojej imprezie. Ogromnie dziękujemy za to, że możemy być jej częścią.
Natomiast trening, kochani, z Darkiem Woszem, czy z Dawidem Ogonkorem, czy z wszystkimi trenerami, którzy tutaj są, kochani, są sami wspaniali, słuchajcie, sportowcy. Część z nich jeszcze cały czas gra w piłkę, część niedawno zakończyło, część wznowi swoje kariery, natomiast wielu z nich zna ten klimat wielkiej piłki. No oczywiście nie mówimy o Dawidzie, bo Dawid tutaj no, był na samych szczytach, tak? Może nie udało się zostać mistrzem świata, ale zdobyli wtedy w 2006 roku miejsce trzecie. Został też mistrzem Europy, zdobyli wicemistrzostwo, ale już mistrzem Niemiec udało się być. Puchar Niemiec udało się zdobyć. Może nie udało, kochani, to złe słowo, to jest długi proces. Natomiast dzisiaj oglądając, kochani, zawodnika z roczniku 84, bo to data urodzenia Dawida, to muszę wam powiedzieć, kochani, że nie wiem, czy jest w Ekstraklasie grajek o podobnej fizjonomii, o podobnie zadbanej sylwetce. Przed chwilą miałem okazję widzieć, gdzieś tam Dawid przebierał się do obiadu, słuchajcie, nieprawdopodobna rzeźba, budowa, słuchajcie, myślę, że tam tkanka tłuszczowa, słuchajcie, to no coś pięknego, naprawdę, gratulujemy serdecznie. Zazdrościmy, gratulujemy, ale wiemy, ile to pracy, wiemy, ile to wyrzeczeń, natomiast słuchajcie, natomiast no, cały czas przypominam, dzień drugi po południu, były gierki, z których króciutka zajawka, króciutka migawka. Natomiast teraz pracujemy z piłkami na popołudniowym treningu. Dobrze, bardzo dobrze, ale chodzi tu, kochani, przede wszystkim o możliwość pasów. Dobrze, dobrze. Pan trener, kochani, zwraca uwagę chyba na dobry, silny pas po ziemi, czyli dobrze nakrytą piłkę. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, aby ona się toczyła po ziemi, aby nie żabkowała, nie skakała, bo w tym momencie absolutnie utrudniacie pracę koledze. On musi wtedy ją kilkoma kontaktami uciszyć, przyjąć, a jeżeli jest dobrze po ziemi puszczona, słuchajcie, to wtedy, no to wtedy po prostu ułatwiamy zadanie i dużo, dużo szybciej, słuchajcie, to wtedy chodzi. Także no, jakby w tym elemencie pewnie zwróciliście uwagę, że to nie idzie o trening strzelecki, to nie o strzelanie, słuchajcie, chodzi, a właśnie bardziej o dokładność pasów, świetnego podania, próbę zagrania piłki właśnie po ziemi. Natomiast no, taki, to już jest naprawdę taki niemiecki styl trening. Natomiast ta jednostka mimo wszystko ma mniejszą intensywność jak jednostka poranna z Dawidem. No, myślę, na nasze szczęście tak naprawdę, kochani, bo po tygodniowym obozie w Banderozie to Gutek mówi, tato, ja takich 8 jednostek w 2 dni nie przeżyję, po prostu jestem zmęczony. Słuchajcie, no, każdy organizm ma swój jakby tutaj zawór bezpieczeństwa, każdy czuje o swojej mocy, natomiast no, my zrobimy wszystko, żeby się troszeczkę tutaj zregenerować, ale powiem wam naprawdę, jak za rok wybierzecie się tutaj na kamp, zapraszamy serdecznie, to warto kilka dni przed kampem kompletnie pograć FIFA, odpocząć, poleżeć w basenie i przyjechać na takiej pełnej świeżości. Na pewno, jeżeli odwiedzimy tutaj za rok naszego przyjaciela, trenera Marcina, to no, już raczej nie z obozu na obóz, kochani, dlatego że szkoda troszkę, bo to jest tu naprawdę wspaniała praca, słuchajcie, i szkoda jakby jej nie przepracować tutaj w sposób. Świetnie poszło na 3 pasach, chłopak wyszedł sam na sam, strzelił. Teraz słuchajcie, w drugą stronę 2 razy Gutek podzielił, raz z prawej, raz z lewej. Chłopcy skończyli. Słuchajcie, także zobaczcie, to bardzo ważne jest to końcowe podanie, które tutaj otwiera. Jeżeli jest właśnie gdzieś puszczone jak żabka po wodzie, to wtedy na pewno napastnik ma troszkę pod górę. Natomiast mamy pewne korekcje w treningu. Za chwilkę do was wracam. Słuchajcie, w tym ćwiczeniu też chodzi bardzo o dynamikę.
Teraz Butek mówi Kuba, jeden kontakt. Czyli już trener fajnie tutaj łapie imiona chłopaków. Już widzę, że się powolutku identyfikują. Myślę, że dzień, dwa wystarczy. No, to był na prawą nogę strzał. Przypominamy, Butek jest lewonożny, natomiast z prawej też uderza i to cieszy często. Nawet myślimy, że bliżej mu do dwunożności już w tej chwili jak dalej. Natomiast no, zawsze ta lewa będzie dominującą. Zawsze, słuchajcie, gdzieś półkula tak pracuje, nie inaczej. Jak będzie możliwość przekładania, to pewnie będzie do lewej schodził, ale nie może. Słuchajcie, świetnie trener Darek tutaj teraz tłumaczy chłopcom. No mówię, mamy troszkę zróżnicowany poziom. Mamy zróżnicowany poziom na obozie. Chłopaki się uśmiechają. Natomiast fajnie. Zobaczcie. Teraz z prawej złapał na bramkarza na wykroku. Teraz słuchajcie, tu jest na lewej. No, po tych strzałach nie możemy mniej więcej zobaczyć, kto jaką nogę ma wiodącą, jak to się u chłopaków układa. Natomiast widzicie, tutaj w treningu mamy możliwość raz strzelania nogą prawą, raz lewą i to jest jego tajemnica. Natomiast słuchajcie, w treningu tego typu ciężko by było rozstawić chłopaków, zobaczcie, na boisku, dać im piłkę i kazać im klepać pasy takie crossowe, 20-metrowe, dlatego że to by było nudne. Natomiast danie tego pasa, przejście, jeszcze raz danie i danie i na koniec oddanie strzału tworzy już bardzo ciekawe ćwiczenie. Natomiast no, zobaczcie, ile jest podania, ile jest strzał w tym ćwiczeniu, czyli każdy zrobi raz, dwa, trzy, cztery podania, a raz strzeli. No, niemiecka filozofia, przypominam, jesteśmy na obozie VfL Bochum, jednej z trzech najlepszych akademii, kochani, w Niemczech. To jest top 3 i jest dla nas ogromna radość, że właśnie ta akademia przyjechała do nas, do Polski, do Krakowa, a nie my do akademii. Także dziękujemy bardzo. Szacunek ogromny dla was, panowie. Być może kiedyś gdzieś tu z tego obozu ktoś zasilił szkółkę VfL Bochum. Być może kolejny Polak będzie po kilku grajkach, którzy mają swoje korzenie przez VfL Bochum w swojej karierze. Teraz chyba Butek będzie na lewej nodze strzelał, bo zszedł do tej. Czyli w tej chwili chyba będzie teraz, zobaczcie. A nie, przechodzi do prawej. No właśnie nie, przechodzi do lewej, a tam ma przejść chłopak. Bramka, ale po kontakcie drugim, ale chyba nie ma tutaj założeń u trenera, czy to ma być strzelone po bezpośrednim kontakcie, czy ewentualnie po poprawionym. Natomiast to, czy da się uderzyć z pierwszej, czy nie, słuchajcie, często jest to jakby tutaj zasługa kolegi, który tą piłkę daje. No tutaj kolega też dał taką piłkę do dropa, skaczącą, kozującą. O, teraz mamy fajnie do pierwszego, do pierwszej piłki, do strzału. Ona ładnie się toczyła, odchodząc do nogi, z której chcemy oddać strzał. Zobaczcie. Teraz fajnie ją nakrył kolega i mamy ją w sieci. Proszę Państwa, trenujemy według metodologii VfL Bochum. Możecie popatrzeć, porównać, zobaczyć, przyrównać to do treningów swoich klubowych. Natomiast możecie się godzić lub nie godzić. Niemiecka piłka jest gdzie jest. My generalnie, kochani, jesteśmy wielkimi entuzjastami niemieckiego systemu szkolenia. Myślę, że gdyby się nadarzyła okazja rozwoju z
swojej pasji w Niemczech. Myślę, że wzięlibyśmy mocno pod uwagę taką propozycję. Dlatego, że jesteśmy tytanami pracy, jakby jej się nie boimy. Trening niemiecki jest dużo bardziej intensywnym treningiem, jeszcze raz przypominam. Zobaczcie, my bardzo dużo pracujemy w treningu indywidualnym. Właściwie codziennie jesteśmy na zajęciach, czyli tak naprawdę może ciężko, słuchajcie, to porównać do szkoły sportowej, bo oni często jeszcze rano mają zajęcia, natomiast wtedy rano WF, ale jak wiecie, dobiliśmy do AKS SMS, tam to jest jeszcze inaczej poukładane, są jednostki treningowe rano. Teraz chyba Gutek do lewej dostanie piłę. Fajnie, bramkarz przeczytał to przy słupku, fajnie. Natomiast tam właśnie jest fajna infrastruktura, także tam jest możliwość pracowania dwoma jednostkami treningowymi. Kochani, zobaczcie, mamy teraz ciekawą sytuację. Dwóch trenerów na boisku jest trener Marcin i trener Dariusz Wok. Wyobraźcie sobie, że stoją tutaj dwie brameczki. Tam stoi bramka duża. Mamy teraz Gierkę. Mamy teraz Gierkę. Idź, szczel, świetne komunikacje, pressing. Natomiast myślę, że chyba trener Marcin gra z niebieskimi. Z białymi jest trener Darek Wosz, czyli w tej chwili, kochani, Gutek w jednej drużynie z trenerem Woszem. No, popołudniowy trening. Dla Was króciutki skrót, słuchajcie, doklejamy po kilka elementów, natomiast mówię, ja osobiście dzisiaj, kochani, mój tutaj poziom zmęczenia jest naprawdę ogromny, ale szczęście jeszcze bardziej, słuchajcie, z tego, że tutaj jesteśmy i strzelamy, mówi, co to jest, zobaczcie, brawo. Natomiast, kochani, no mówię, patrzymy gdzieś tam w perspektywie na piękny Kraków daleko, ale przede wszystkim tu blisko na boisko, gdzie według VfL Bochum, topowej jednej z trzech akademii, mamy możliwość, kochani, popracowania ich systemem. Zdaje się, po rykoszecie piłka wpada do sieci, także niebiescy prowadzą. W tej chwili piękne okno nam tu pokazał. O la la, to coś się ma, to się nie traci, słuchajcie. Trener Darek Wosz tutaj obudził bramkarza, słuchajcie, wrzucił piękne okno, ładne uderzenie. Także... do przodu. Słuchajcie. Brawo, jeszcze jest to coś, jeszcze jest ta szybkość. Słuchajcie, dwa razy poprzeczka, dwa razy słupek, przepraszam, natomiast piłka wróciła. Szeroko, tak jest, otwieramy grę szeroko, pamiętajcie, wąsko się broni. To są już wszystkie zasady, już wiemy o nich wszyscy. Zresztą kochani, wszyscy też wiedzą, jak Niemcy grają w piłkę i wszyscy przegrywają, także każdy wie, co zrobi Messi, słuchajcie. I tak nikt nie umie go zatrzymać, także no, no taka jest piłka, słuchajcie, to jest jej piękno i urok. Natomiast zerwał się troszkę wiaterek, nie wiem jak dla zawodników, myślę, że dla nich to też zbawienie, ale ja tu zaczynam odczuwać taki fajny komfort, bo trochę się budzę. Miałem taki moment, naprawdę, słuchajcie, że tutaj groziło, że po prostu włączę kamerę ze statywu i zasnę, no bo organizm się oszukać też nie da. Przypominam Wam, że 1 lipca wyjechaliśmy na turniej do Jarocina i jeszcze ja w domu nie byłem. Mamcia dojechała tam dzisiaj z Szabełkami, jest od 2 godzin z naszą Sonią. A my jesteśmy w tej chwili, słuchajcie, w Krakowie. Jeszcze będziemy tutaj do piątku. Z czego naprawdę ogromnie się cieszę, dlatego że przyjemnie czas spędzimy do godziny 17.30, bo tak będziemy trenować codziennie. Potem przyjemnie czas spędzimy z Guciem, słuchajcie, po południu na jakimś wypoczynku, chilliku, na relaksie. Natomiast no, myślę, że to naprawdę fajny, dobry czas. Mamy przechwyt. Zdaje się, że szukamy gola wyrównującego. Natomiast słuchajcie, utrzymuje Gutek. Jacie troszkę brakło. Tam się trener w to wszystko, Marcin, też jeszcze włożył. Zobaczcie. No, świetnie.
Słuchajcie, miejscowość, w której dzisiaj trenujemy, kochani, w Mogilany, jest przy samej Zakopiance, myślę, że od Krakowa, jakieś, myślę, 10 km więcej nie. Natomiast jutro będziemy trenować w Rublowicach, także jeszcze kawałeczek w inną stronę. Natomiast tak do piątku oczywiście. Natomiast cieszymy się, że mamy tutaj przyjemność i frajdę poznać też infrastrukturę. W Małopolsce tu piłką mocną stoi futbol. Słuchajcie, no sam Kraków posiada dwie drużyny w Ekstraklasie, wszyscy o tym wiemy, i Krakowie, i Wisłę. W tej chwili, słuchajcie, poza tymi klubami jest bardzo mocna przecież i Grabarnia. Nie chcielibyśmy nikogo pominąć, kochani, klubów jest tutaj naprawdę mnóstwo. W tej chwili wiemy, że Peszko tutaj tworzy też w Krakowie, słuchajcie, tworzą, słuchajcie, też klub na miarę, no, z apetytem, może tak, nie powiemy na miarę, ale wiemy, że budżet jest duży, słuchajcie, życzymy powodzenia. Wiemy, słuchajcie, że no, Termalika to też Małopolska, także też, słuchajcie, znalazł się pasjonat, który tak naprawdę, słuchajcie, z niczego ukręcił coś. Cieszy to bardzo, naprawdę, że tu piłka jest na takim fajnym poziomie. Pamiętam zresztą, że słuchajcie, jak startowały ogólnopolskie mistrzostwa Deichmann, to tutaj, aby wygrać eliminację, słuchajcie, to drużyny musiały, słuchajcie, pokonywać, nie wiem, po 30-40 ekip w eliminacjach, gdzie w naszym jeleniogórskim, słuchajcie, było tam, powiedzmy, nas 12, także no, zawsze tutaj w Krakowie piłka była naprawdę na wysokim poziomie. Dlatego cieszymy się, że mamy możliwość pracować tutaj. Cieszymy się, słuchajcie, że słuchajcie, obracamy. Słuchajcie, ja celowo się nie odzywam. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jaką fajną komunikację tutaj trener Dariusz Wosz utrzymuje. Przypominamy, że po wielu, wielu naprawdę wspaniałych sukcesach i latach gry na najwyższym poziomie, trener został przy klubie, dzieli się swoją pasją, doświadczeniem. Jest obecnie dyrektorem w Akademii właśnie VfL. Także no, tam obecnie połowa tabeli drugiej Bundesligi, kochani, ale to jest klub, który myślę, że powróci tutaj do elit. Natomiast nie jest to proste. Przyglądaliśmy tam się, słuchajcie, to naprawdę w walce o pierwszą Bundesligę naprawdę zacne firmy. Stuttgarty, Hamburg, Stuttgart, Hamburg, St. Pauli. No, naprawdę mocna ekipa. Stąd chyba ósme miejsce, jeżeli dobrze kojarzę, ekipy z Bochum. Są niesamowite, naprawdę świetnie się tego słucha, stąd mój komentarz naprawdę jest niewielki, kochani. Gierka pierwsza, w której oni się poznają, słuchajcie, część bardziej zmęczona, część mniej, myślę, że część jest gdzieś tam po transporcie, bo nie wszyscy są tutaj z okolic Krakowa, są uczestnicy z całej Polski, także jak ktoś z Was ma ochotę dołączyć do kampu za rok, serdecznie zapraszamy. W imieniu oczywiście organizatorów, dlatego że jakby my tutaj jesteśmy zaproszeni, jesteśmy, słuchajcie, w gościach u trenera Marcina, także naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Natomiast na pewno ubolewamy nad jedną rzeczą, kochani, że
z obozu na obóz przyjechaliśmy, że nie było kilku dni na regenerację, na odpoczynek. Na pewno bylibyśmy w stanie wtedy troszkę więcej tutaj do obozu wnieść. A tak, no, myślę, że i tak, słuchajcie, Gutek szybciej ode mnie się regeneruje, bo ja tu siedząc, słuchajcie, już zasypiam. No chłopak próbuje, kochani, tutaj dośrodkowywać tam. Brawo, świetny powrót. Świetne podanie, hej, bardzo się podobało, słuchajcie. Słuchajcie, bardzo się pas podobał. No taka jest niemiecka piła, pamiętam, kochani. Powiem wam tak, myślę, że nasi styl gry. Nasi styl gry, kochani, myślę, że taki właśnie chyba trochę niemiecki przypomina, tak? Nasia bardzo operuje pasami, ale też jakby no rzadko z pierwszych, jednak gdzieś tą piłeczkę chwilkę potrzyma, no kółek za wiele nie kręci, żeby tam dynamika akcji spadała za bardzo, ale i tych strat nie notuje za wiele, także... Ten komunikat pomału czytać, w sensie ostrożnie, bo to fajne jest. Chodzi o to, żeby powoli nie podejmować za szybkiej decyzji, tak? Ach, rozumiem, czyli żeby powoli podchodził. Rozumiem. Rozumiem. Właśnie tak zastanawiałem się, wiesz, czy to jest jakby taki, to jest komunikat, który, no, rozumiem już teraz. Słuchajcie, grupa średnia, maluszki zakończyły swoje zajęcia z Dawidem, trenują jeszcze starsi, grają jeszcze średnia grupa, natomiast no, szczęśliwie pierwszy dzień, kochani, się kończy, nie mamy kontuzji, myślę, że tu w tej chwili... Słuchajcie, chyba to będzie koniec, bramka na zakończenie gierki popołudniowej. Oczywiście jest jeszcze, słuchajcie, pogadanka na koniec. Natomiast ja dziękuję wam za relację dnia pierwszego. Jeszcze raz, troszkę tego zmęczenia było u nas dzisiaj sporo. Myślę, że jutro wypoczniemy. Będzie na pewno jakby troszkę, słuchajcie, jakaś ciekawa sytuacja. Jeszcze nie gasimy kamerki. Słuchajcie, z jednej strony jest ekipa białych. Aha, chłopaki robią mi zdjęcia, bo to wygrali chyba, tak? A, wygrali, ta bramka była zwycięska, czyli oni robili im zdjęcia, słuchajcie, niesamowita, z humorem, zakończenie treningu, zakończenie gierki, piątki przybijają, czyli biali, słuchajcie, tutaj chyba o gola lepsi, w związku z tym oni stali, a ci cykali im zdjęcia. Świetna historia, nie przypominam sobie takiej, na zakończenie pierwszego dnia VfL Bochum Fußballschule Camp, kochani, Kraków 2020. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Dziękujemy jeszcze raz z tego serca, Marcinie. Idziemy troszeczkę odpocząć, idziemy odsapnąć.
i spotykamy się jutro, przypominam, jutro już trenujemy w Rublowice, 8:30. Spotykają się wszyscy uczestnicy, odbiór dzieci o 17:00, także nie możemy się doczekać kolejnego dnia, natomiast teraz udajemy się na zasłużony odpoczynek. Kochani, gratulacje Gutku, przetrzymałeś, to nie był prosty dzień dzisiaj do wytrzymania, dlatego że tak jak mówię, kochani, my prosto z auta, prosto z 7-dniowego kampu, a teraz idziemy zrobić szybko wszystko, żeby przez te kilkanaście godzin troszkę się zregenerować. Do zobaczenia jutro, trzymajcie się cieplutko, dobre, do widzenia, trzymajcie się, pa.